Warszawie trzeba było wynająć mieszkanie, jako że nasz dom, w którym mieszkaliśmy, Kopernika 16, w bardzo dobrym punkcie, w samym Śródmieściu, został w czasie wojny, w czasie działań wojennych zniszczony, zupełnie zbombardowany. Wynajęliśmy mieszkanie w Alejach Ujazdowskich. Właścicielką była pani Kijewska. No i tak się zaczęło życie w okupowanej Warszawie. W Warszawie naturalnie nie było żadnego kłaniania się Niemcom. Była to tak zwana generalna gubernia. Na pewno nie były to jakieś wielkie swobody, ale mogliśmy chodzić do szkoły, do szkół podstawowych. Wtedy się to nazywały szkoły powszechne. Moje siostry chodziły do sióstr nazaretanek. Brat już był po maturze, to do szkoły nie chodził. Moja najstarsza siostra bardzo szybko zapisała się na nielegalny uniwersytet, bo szkoły uniwersyteckie ruszyły dosyć sprawnie, w dosyć krótkim czasie. Natomiast brat dosyć szybko wszedł w kontakty z nielegalną organizacją o zabarwieniu lewicowym. Zawsze mówił ojcu, że będzie pradziadowską rolę orał. Nie wiem, dlaczego tak. Taki kierunek sobie wybrał. No ale dużo młodych ludzi w owym czasie miało pretensje do naszego poprzedniego ustroju sanacyjnego, że działo się dużo niesprawiedliwości, że było dużo biedy. Młodzi ludzie bardzo często nie zgadzali się z tą sytuacją i w nas już w Nowej Polsce chcieliby prowadzić bardziej demokratyczne systemy i dlatego mój brat znalazł się w organizacji PPS-u, ale nie tego PPS-u, który był pod protektoratem Związku Radzieckiego i nazywał się RPPS, tak zwany robotniczy PPS, tylko znalazł się w PPS-ie, której to organizacji kierownictwo było w Londynie.